Co roku przed ceramiczną paradą Magdalena Konieczna z pracowni Bolesławieckiego Ośrodka Kultury zaprasza dzieci do wspólnego przygotowywania strojów na korowód. W tym roku zgodnie z zamysłem instruktorki, dzieci pracując nad strojami słuchają arii z opery Straszny Dwór. W tym roku nasza grupa nawiązuje strojami do opery Stanisława Boniuszki Straszny Dwór i taki też tytuł naszych prezentacji. Tutaj, jako że mało czasu nam zostało do parady, inspirujemy się arią z Kołby, która właśnie traktuje o kurantach, o zegarach i o strasznych prababkach. Aria ten, zegar stary z trzeciego aktu opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki ma pomóc dzieciom w rozwinięciu inwencji twórczej. Jakie ty będziesz miała przebranie? Ja mam dwa przebrania do wyboru. Jedno będzie takie z zegarem takim przywiązanym wstążką, a na drugim zegar pojawi się jako naszyjnik. No u ciebie to masa tych zegarów, co to będzie? Akurat teraz robię dla siebie spódniczkę. No i teraz mam ja ogólnie zegary, a potem nie wiem, co jeszcze do tego dodam. Będzie biała sukienka z paskiem i będzie taki zegarek. I będzie z wieszaka opaska zrobiona, w której będzie wielki zegar. Parada otwierająca święto ceramiki pod hasłem Ceramiczny Karnawał wyruszy w piątek o godzinie 18 z ulicy Kościelnej.